Mamy nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczycie Państwo, szczególnie nie nasi pracownicy, ale wszyscy zaproszeni goście, zachwyci Was urodą tego miejsca, że będziecie chcieli tutaj wracać, ale przede wszystkim, że zobaczymy te elementy przyrody, których tak na co dzień tak naprawdę nie widzimy, bo wędrując wzdłuż granic Słowińskiego Parku Narodowego od strony morza, jednocześnie uczymy się, jak rozpoznawać rośliny i zwierzęta, które wzdłuż tego obrzeża występują. Uczymy się też obserwacji zjawisk przyrodniczych i tego, jak ważne jest morze dla całego naszego kraju, bo musimy mieć świadomość tego, że tak naprawdę cała Polska wrzuca do tego Bałtyku odrobinę siebie.